Ojcze, modlę się tutaj o każdego człowieka na tym miejscu. Modlę się o to, aby prawda Bożego Słowa dotykała serc ludzkich. Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci za wyratowanie. Dziękuję Ci, że Twoja krew, raz przelana za każdego człowieka, jest skuteczna dla tego, kto uwierzy. Dziękuję Ci, Ojcze. Ja związuję nad ludźmi wszelkiego rodzaju zaciemnienie, wszelkiego rodzaju duchy nieme i głuche. Ściągam z ich umysłów wszelką głupotę, wszelki cynizm, wszelką hipokryzję, wszelką wyniosłość. Ja teraz oskarżam Cię, diable, i mówię Ci, że nie masz prawa do życia ludzkiego, nie masz prawa do życia ludzi. Ja biorę autorytet na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa. Usuwam stąd wszelką hipokryzję, usuwam stąd wszelki cynizm, usuwam wszelki chaos i zamieszanie, odsuwam wszelkie czary i manipulacje w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz ustanawiam tutaj panowanie Królestwa Bożego, aniołowie Boży, teraz Was stawiam wokół ludzi, abyście usługiwali im, aby słowo prawdy przedostawało się do ich serc, głęboko do ich serc. Ja modlę się, Ojcze, żeby każde słowo, które padnie na żyzną glebę ludzkiego serca, zostało teraz zabezpieczone przez krew Jezusa. Zakazuję Ci, diable, wykradać i wykrzywiać czegokolwiek. W imieniu Jezusa ja łamię też każde przekleństwo, które zostało wypowiedziane nad życiem ludzkim. Ja mówię, że ludzie mają uszy, które słyszą, oczy, które widzą, a ich umysły zyskują właściwe poznanie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja łamię każde przekleństwo, każde zatrzymanie. Nie godzę się na żaden przejaw śmierci w życiu człowieka. Nie godzę się na żaden przejaw śmierci, na żadną kłopotę i na żadne ograniczenie. W imieniu Jezusa ja dziękuję Ci, Ojcze, że ludzie mają drożne umysły, że widzą, że słyszą, że mają oczy duchowe, które są otwarte, że ich serca przyjmują słowo prawdy. Eloro maszaka ramasa.